Zapraszam dzisiaj na wycieczkę wirtualną do Wilna, którą oprzemy o wykład, który prowadziłem na Uniwersytecie Wileńskim, a także na Uniwersytecie Warszawskim. Wykład, jak widzicie, jest zatytułowany Matka Boża Ostrogramska, opiekunka Polaków i Litwinów. Ale na podstawie tego wykładu opowiemy sobie tutaj wszystko o Wilnie i o Ostrej Bramie. Oczywiście nie wszystko, bo można by było do rana siedzieć. Natomiast chciałbym się podzielić z wami dzisiaj takimi paroma przemyśleniami czy obrazami, które w sposób szczególny są dla mnie ważne i cenne. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem. Myślę, że są to bardzo znane słowa. Adam Mickiewicz, pierwsza księga Pana Tadeusza, inwokacja rozpoczynająca się od słów: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. A więc już Adam Mickiewicz jako nasz narodowy wieszcz zaprasza nas do tego szczególnego miejsca. I jeżeli byśmy spojrzeli na historię Wilna i na Wilno jako miejsce, odkryjemy, że po wileńskich uliczkach chodziły bardzo ważne postaci w polskiej historii i literaturze. Bardzo ważne. Tak naprawdę Wilno wpisało się tutaj w historię Polski niezwykle ważnym wpisem, pozostając obecne do dzisiaj na kartach literatury, poezji, historii. Dziś Wilno jest stolicą Litwy i można by było o tym też bardzo długo mówić, jak to się stało, że Mickiewicz woła: Litwo, ojczyzno moja, a jest to przecież epopeja polska, a sam Mickiewicz urodzony na terenie dzisiejszej Białorusi. Także granice się bardzo nam tutaj pozmieniały. Natomiast warto zauważyć, że historia Polski i Litwy jest historią bardzo wspólną, co za chwilkę pokażemy. Ale najpierw zobaczmy, jak wygląda dzisiejsze Wilno. Wilno, czyli Vilnius po litewsku. Tutaj widzimy zdjęcie z downtown, czyli ze Starego Miasta. Moi kochani, Stare Miasto Wileńskie to największe stare miasto Europy Wschodniej. I rzeczywiście wszyscy, którzy w Wilnie byli, pewnie mogą to potwierdzić, że jest to niezwykłe miejsce, po którym można całymi dniami chodzić po krętych, pięknych uliczkach, niezliczonych świątyniach i miejscach, które świadczą o historii. Przenosimy się do XVI wieku, czyli do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a więc widzimy tutaj Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie. I tutaj zaraz się może pokażę wskaźnikiem dzisiejsze granice Polski, za chwilę będziemy to widzieli. Ale mamy tutaj Wilno właśnie, a więc znajdowało się na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przy czym należy przyjąć, że język litewski jako język bałtycki, połowa albo i więcej tych języków bałtyckich wymarła. Język pruski, język łotewski, żmudzki. Więc dzisiaj mamy tak naprawdę tylko język litewski z dwoma potężnymi dialektami i język łotewski. Pozostałe języki bałtyckie wymarły. Natomiast bardzo ciekawą historią, którą należy tutaj powiedzieć, jest fakt, że ziemie żmudzkie, litewskie, czyli dzisiejsza Litwa, były obok Jadźwingów, Jadźwierzy, czyli nasz dzisiejszy Augustów w Podlasie, ostatnimi schrystianizowanymi terenami na terenie Europy. A więc była to taka biała plama na mapie Europy chrześcijańskiej. I kiedy Jadźwierz widziała, że już nie ma wyjścia, trzeba się ochrzcić, oczywiście zabiegali o te ziemię jako wpływ i Kościół prawosławny i katolicki.
katolicki. No i przez Unię i całą osobę świętej Jadwigi, nie będę tu rozwijał wątku, myślę, że dla wielu z nas jest znana postać, która zaniosła katolicyzm właśnie na tę ziemię. Litwa łączy się z koroną polską, tworząc Rzeczpospolitą Obojga Narodów poprzez kolejne unie. Największy twór państwowy tamtych czasów. I rozpoczyna się wspólna historia, gdzie bardzo trudno powiedzieć o tym, że to Wielkie Księstwo Litewskie to dzisiejsza Litwa, na pewno nie. Zresztą język litewski był wówczas językiem żmudzkim, językiem lasu. Po zaborach Rzeczpospolita II, odzyskanie niepodległości, bardzo ważne dla nas czasy. Myślę, że kojarzymy tę mapę bardzo dobrze, czyli mapa Polski sprzed II wojny światowej. I tu widzimy, że Wileńszczyzna jest częścią Rzeczpospolitej, również z Wilnem. Proszę zobaczyć to tam, gdzie teraz ten zielony punkcik. Województwo wileńskie, tutaj przyłączone do II Rzeczpospolitej, co zresztą stało się powodem wielkiego konfliktu dyplomatycznego trwającego do II wojny światowej pomiędzy Polską a Litwą. Proszę sobie uświadomić, że ojcowie niepodległości, jednym z nich marszałek Piłsudski, pochodzący również z tych ziem, dla niego było to naprawdę sprawą życia i śmierci, żeby Wilno było w granicach Polski, co też zostało uczynione przez referendum. I nowo powstałe, po raz pierwszy niezależne państwo litewskie musiało przenieść stolicę do Kowna, Kaunas, a Wilno zostało polskie. W tym czasie w Wilnie mniej więcej ponad 90% ludności włada językiem polskim, czyli zupełnie inaczej niż dzisiaj. To są te zmiany granic. Popatrzmy na to, jak wygląda granica Polski dziś. Widzimy, tutaj jest znany nam kształt Polski dzisiaj. Te niebieskie ziemie to ziemie oddane, tu napisano, utracone, odebrane przez Związek Sowiecki. I po wojnie Wilno zostało odcięte od macierzy, od Polski. Tu jest już oczywiście cała historia na przykład obrazu Wileńskiego, obrazu Miłosierdzia, który pozostał po tamtej stronie. Zabiegi księdza Sopoćki, aby obraz uzyskać. No ale granica to wszystko odcięła. Wilno pozostaje w Republice Sowieckiej i Litewskiej aż do czasu upadku Związku Sowieckiego. A więc dopiero potem Litwa również odzyskuje niepodległość. I tak wygląda mapa aktualna. Widzimy, myślę, że szczególnie ta granica, która w tej chwili jest przedmiotem naszych tutaj modlitw i próśb o pokój, czyli białorusko, polska, litewska, łotewska, czyli te wszędzie te granice, na których jest niespokojnie, trwa szturm. I widzimy dzisiejsze państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, no i oczywiście nasza ojczyzna. Wilno tu, jako stolica Litwy. A więc Polska i Litwa, kraje, które połączyła wspólna historia. Zresztą musimy sobie uświadomić, że na małej Litwie ponad 17% mieszkańców mówi językiem polskim. A więc te wspólne korzenie są widoczne w każdym miejscu. Na przykład jeśli pojadę na groby rodzinne Siwińskich, nazwisko wileńskie, praktycznie wszystkie groby naszych przodków są na terenie dzisiejszej Litwy. I przodkowie mówili tak po litewsku, jak i po polsku. Nigdy nie było to żadnym problemem. A więc wspólne zamieszkiwanie tych samych terenów. A pośrodku nas pani Ostrobramska, Matka Miłosierdzia, jako ta, która w sposób szczególny jest cenna i dla Litwinów, i dla Polaków. Mater Misericordiae, Matka Boża Ostrobramska, Matka Miłosierdzia. Przejdźmy do historii Ostrej Bramy.
Ostra brama, czyli Oszos Warty po litewsku, jest jedyną ocalałą bramą obronną Starego Miasta Wilna. Została zbudowana na początku XVI wieku, nazywana Miednicką. Dlaczego? Ponieważ ta ulica, która przechodzi pod bramą, ostrą bramą, to ulica Miednicka, która idzie w stronę Miednik Królewskich, jednej z dawnych stolic Litwy. Jest to dzisiaj malutka wioseczka, której również ojcowie franciszkanie posługują, gdzie również po ucieczce z Wilna chronił się ksiądz Sopoćko. Malutka miejscowość, proszę sobie wyobrazić, od plebanii, czyli dzisiejszego klasztoru i pięknego kościółka świętego Kazimierza Królewicza do granicy z Białorusią to jest 10 minut spaceru. Także jest to dosłownie miejscowość na granicy. Jest to 40 km od Wilna i to właśnie do Miednik biegł trakt miednicki, dlatego brama, która wychodziła na Miedniki, nazywała się Miednicką, a dalej na Oszmianę i Mińsk. Potem zaczęto ją nazywać Ostrą. Dlaczego Ostra? Ponieważ dzielnica, w której się znajdowała, nazywała się Ostry Róg. I to była jedna, tak jak powiedziałem, z wielu bram obronnych. Zobaczmy, 1576 rok, rycina przedstawiająca miasto Wilno. Jeżeli ktoś z nas był w Wilnie, to powinien już pokojarzyć. Tu mamy wzgórze zamkowe, katedrę dziś. Tutaj mamy ratusz, a tu właśnie, gdzie kropka zielona, znajduje się brama Miednicka. Tu dzisiaj jest dworzec kolejowy, a tu klasztor franciszkanów. Ta rzeka to po litewsku Neris, a po polsku Wilia. Czyli gród nad Wilią to Wilno. Ta rzeka natomiast malutka to Wilenka. W źródłach spotykamy historię Ostrej Bramy od 1514 roku, która rzeczywiście była bramą wjazdową do miasta. Proszę zobaczcie, tak wygląda Ostra Brama, powiedzmy sobie, od drugiej strony, od tyłu. Czyli tu wchodzimy do Wilna i kawałek zachowanego muru miejskiego, a tu już kamieniczki. Tutaj mamy ten mur z otworami strzelniczymi i rzeczywiście kiedyś była tutaj brama, bardzo ciężka, wjazdowa. No, musimy sobie uświadomić, że bramy strzegły miasta również przed wrogiem. Tak jak tłumaczyłem, dlaczego Matka Boża bramą nieba, bo przez bramę się wchodziło, wychodziło, wnosiło, wynosiło, a więc brama stanowiła szczególne miejsce też i spotkań. Ludzie w bramie lubili zatrzymać się, porozmawiać, wymienić ploteczki. No to tak jest i dzisiaj. W drzwiach często się spotykamy i tam sobie jeszcze przygadamy. Także tu się nic nie zmieniło od średniowiecza. Natomiast wtedy oczywiście przy wjeździe do miast były bramy. Wszystkie pozostałe bramy Starego Miasta Wilna zostały zburzone bądź rozebrane. Pozostała tylko brama Miednicka Ostra. Dlaczego? Ze względu na to, że w jej środku spoczął obraz. Był taki zwyczaj średniowieczny, że jako prośbę o ochronę bezpieczeństwa miasta wieszano na bramach, umiejscowiano obrazy Chrystusa, Matki Bożej, Świętych na murze, na bramie, aby chronili miasto. I wiemy, że w Ostrej Bramie również były dwa obrazy, Matki Boskiej i Pana Jezusa Salwatora, Zbawiciela. Natomiast tutaj każdy, kto był w Ostrej Bramie, wie, że to jest duży kościół świętej Teresy. To jest dawny kościół karmelitów. Właśnie wraz z przybyciem tego zakonu do Wilna zaczyna się historia bramy, Ostrej Bramy jako kaplicy. Otóż w 1671 roku z inicjatywy jednego z karmelitów, ojca Karola od Ducha Świętego, zbudowano przy bramie drewnianą kaplicę. Ona dosyć szybko uległa zniszczeniu, więc pojawiło się w tej kaplicy, pojawił się obraz. Obraz, który został umieszczony
i bardzo szybko zaczął odbierać cześć. Ludzie lubili chodzić, modlić się. 12 kwietnia 1671 roku wprowadzono uroczyście do bramy obraz Matki Boskiej. Nie wiemy dokładnie, skąd on się tam wziął. Nie wiemy też, skąd obraz w ogóle przybył, jak to się stało, że przybył do Wilna. Ale już w tym czasie obraz cieszył się taką czcią, że w sposób szczególny, uroczysty został wprowadzony. I tutaj przewodniczył tym uroczystościom biskup Aleksander Sapieha, jak również byli obecni wielcy rodacy związani z Wilnem, a także szczególnie wszyscy tutaj bliscy z Podlasia i Augustowszczyzny, kto zna rzekę Rozpudę, nad rzeką Rozpudą jest taka miejscowość, w którym mamy ruiny zameczku hetmana Michała Kazimierza Paca. Wart Pac Pałaca, a Pałac Paca. Jest to bardzo zasłużona postać, która broniła polskości i została ukarana. Został ukarany właśnie zniszczenie. Cały jego ród zresztą wycierpiał bardzo dużo od Sowietów. Nie Sowietów, tylko Rosjan, Moskali. Między innymi Pac pochowany jest w jednym z kościołów wileńskich, Wszystkich Świętych, gdzie prosił o pochowanie pod wejściem, pod schodami jakby, tak żeby każdy przechodząc mógł wspomnieć jego pamięć, modlitwą jego duszę. Bardzo zasłużony rodak tutaj. A ruiny jego zameczku w posiadłości właśnie nad Rozpudą do Wspuda. W czasie tych uroczystości, 1671 rok, na obraz nałożono srebrną szatę i jedną koronę. Jeżeli przyjrzeliście się dzisiejszej kopii, którą umieściłem w kościele, ona jest zupełnie inna niż ten obraz, który krążył po naszych domach. To jest właśnie obraz Matki Bożej Ostrobramskiej bez sukienki. Za chwilę sobie zobaczymy, jak to wygląda. Kaplica spłonęła doszczętnie, czyli długo nie trwała historia, natomiast został uratowany obraz przez karmelitów. Wybudowano w tym miejscu nową kaplicę i w 1735 roku w listopadzie zaczęto obchodzić święto opieki. Co to ta opieka? Bo w Wilnie jest to najważniejszy tydzień maryjny, teraz on trwa, czyli wokół 16 listopada cały tydzień trwają dni ostrobramskie w Wilnie, które się nazywają odpust opiek Matki Bożej. Opieka po rosyjsku pakrow to nic innego jak płaszcz. Czyli płaszcz, który Matka Boża nakłada na nas, aby nas chronić. Opieka, a więc główna uroczystość ostrobramska, która jest symbolem troski Matki Bożej o nas. Papież Klemens XIV uznaje kult Matki Boskiej Ostrobramskiej, zatwierdza bractwa, opieki, no i potem kult ostrobramski zaczyna się rozwijać. Nabożeństwa, dekoracje, iluminacje, orkiestry, różne uroczystości. Proszę zauważyć, że mówimy o XVIII wieku, a więc odległy dosyć czas. W 1849 roku na obraz trafia metalowe wotum w formie dużego półksiężyca. Otóż, moi kochani, jeżeli ktoś myśli, że ten półksiężyc, na którym Matka Boża się znajduje, jest częścią obrazu, tak nie jest. Obraz jest bardziej z tyłu, półksiężyc jest z przodu, jest to jedno z wotów. Co to wotum? Wotum to jest dar dla Matki Bożej za jakieś wyświadczone łaski. Zresztą zaraz pokażę wam, jak piękne wota, czyli te dary ma Matka Boża Ostrobramska. Ostrobrama stała się bardzo ważnym miejscem w przededniu powstania styczniowego, miejscem patriotycznym. Więc po upadku powstania, w obawie przed niepożądanymi reakcjami władz rosyjskich, przemalowano polski napis na bramie: Matko Miłosierdzia, pod Twoją opiekę uciekamy się, zmieniono na Subtuum Presidium Confugimus, czyli pod Twoją obronę uciekamy się,
a tu na gzymsie, na tym trójkącie jest napisane Mater Misericordiae, czyli Matka Miłosierdzia. Po powstaniu styczniowym Ostra Brama zaczyna być prześladowana, ponieważ władze carskie widzą w kulcie Matki Bożej Ostrobramskiej czynnik polskości na Wileńszczyźnie i zaczynają to tępić. Nawet Murjałow, czyli generał gubernator, chce kaplicę zamknąć, a obraz przenieść do cerkwi prawosławnej Świętego Ducha, która znajduje się w okolicy. Proszę zobaczyć, jak to pięknie wygląda tutaj. To jest obraz oczywiście historyczny. No ale gubernator został odwołany, a Matka Boża została. Natomiast zaczyna się również propaganda rosyjska, która próbuje udowodnić, że to nie jest katolicki obraz, tylko prawosławna ikona. I rzeczywiście, jak za chwilę przyjrzymy się obrazowi, on ma cechy, wszelkie cechy ikony. Jak wiemy, ikona to jest obraz w liturgii czy w tradycji prawosławnej wschodniej według pewnych zasad robiony. I tutaj, kochani, bardzo ciekawe, że prawdziwą ikoną jest ikona Matki Boskiej Częstochowskiej. To już wiemy, pamiętacie, mieliśmy spotkania na ten temat. Ostrobramska jest jednak typowo obrazem, która jednak przez cerkiew prawosławną została uznana jako ikona. Czyli Ostrobramska z obrazu stała się ikoną, a Częstochowska z ikony stała się obrazem. Tak to sobie Matki Boże nasze polskie uzupełniły się. Wkrótce po odzyskaniu niepodległości przez Polskę pojawiła się myśl o koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Arcybiskup Jałbrzychowski, metropolita wileński, w czasie swojej pierwszej wizyty w Rzymie na audiencji poprosił papieża Piusa XI o pozwolenie na koronację. Uroczysta koronacja Matki Bożej odbyła się 2 lipca 1927 roku, a więc jest to już czas, kiedy Wilno należy do II Rzeczypospolitej. Dlaczego to jest, kochani, takie ważne było dla Wilna? Ponieważ w czasie II Rzeczypospolitej była taka troszeczkę malutka rywalizacja pomiędzy Wilnem a Krakowem, pomiędzy uniwersytetami, no bo były trzy główne ośrodki. Galicja Wschodnia, Zachodnia, Wileńszczyzna, czyli Kraków, Lwów i Wilno. I te wszystkie trzy ośrodki, oczywiście, pomijając Warszawę, oczywiście, starały się wykazać, że no, są ważne. Również i kościelne. Dlatego Matka Boska Ostrobramska stawała się coraz bardziej symbolem Wileńszczyzny, właśnie Kresów. To jest współczesne zdjęcie. Jak to teraz wygląda, bardzo ładnie wydrukowane, wychodzi się przez Ostrą Bramę ze Starówki. I tutaj jest troszeczkę historii, przeczytam, jak wyglądała ta koronacja 1927 rok. Przed dzień o godzinie 17 w procesji przeniesiono obraz Matki Boskiej z Ostrej Bramy do katedry. W pochodzie brało udział 7 arcybiskupów, 500 kapłanów i liczne rzesze wiernych. Główne uroczystości odbyły się 2 lipca o 10. Obraz Madonny umieszczony na specjalnym ołtarzu przed katedrą ukoronował kardynał. Następne kazanie wygłosił biskup. W tym samym czasie kardynał August Chlont, wielki prymas Polski, odprawiał mszę świętą dla pielgrzymów w jednym kościele, a biskup Józef Ransan sufragan ryski, czyli Łotwa, w kościele świętego Jerzego. Uroczyste tedeum i przyniesienie z powrotem obrazu do Ostrej Bramy zakończyły obrzęd. 28 biskupów. W koronacji uczestniczył prezydent Polski Ignacy Mościcki, marszałek Józef Piłsudski, szereg ministrów i politycy. I moi kochani, to takie wspomnienie, natomiast jesteśmy w międzywojniu, czyli czas między pierwszą a drugą wojną światową. W tym czasie do Wilna trafia się strefa Ostryna. Ostra Brama wiąże się zatem w istotny sposób z kultem Miłosierdzia Bożego. Jak wiemy, pierwszy oryginalny obraz, o którym bardzo wiele już mówiłem, namalowany w Wilnie przez Eugeniusza Kazimierowskiego, pojawia się również w tym miejscu. To właśnie tu siostra Faustyna ma wizję triumfu Miłosierdzia Bożego. Jak to wyglądało, kochani? To jest bardzo ważny moment.
w roku 1935 w oknie Ostrobramskiej kaplicy po raz pierwszy wystawiono wizerunek Jezusa Miłosiernego. Było to w okresie Triduum Paschalnego przed uroczystością jubileuszu odkupienia świata. Siostra Faustyna wspomina: w dzienniczku przez 3 dni ten obraz był wystawiony na widok publiczny i odbierał cześć publiczną. Ponieważ był umieszczony w ostrej bramie, w szczycie okna, dlatego było go widać z bardzo daleka. A w innym miejscu, dodaje, stąd udzielił Pan błogosławieństwa, a promienie, jak na obrazie, rozeszły się na cały świat. Może uzupełniam, w noc, kiedy zawieszono obraz, a był to taki malutki trik księdza Sopoćki, poprosił biskupa, żeby zawiesić, uświetlić ten jubileusz przez nikomu nieznany jeszcze wtedy obraz więzienia. Więc zawieszono. W tej samej nocy siostra Faustyna zobaczyła, jak Jezus wyszedł z obrazu. A wiemy, że obraz miłosierdzia to jest Pan Jezus, który idzie. Prawda? On jest w ruchu. Więc w tej wizji Faustyna widzi, jak Jezus wyszedł z obrazu, wyszedł z ostrej bramy, przeszedł się przez Wilno, a promienie z jego serca z Wilna ogarnęły cały świat. I to był ten szczególny moment, kiedy Faustyna zrozumiała. Wiemy, że siostra Faustyna nie była zadowolona z jakości tego obrazu, płakała, mówiąc: któż cię, Panie, namaluje takim pięknym, jakim jesteś? A Jezus objawił się jej i oświadczył, ale nie w płótnie siła. A więc wtedy siostra Faustyna dała za wygraną. Jeszcze może tutaj zupełnie, bo jesteśmy w temacie księdza Sopoćki. Ksiądz Sopoćko pozował do tego obrazu. Także gesty Pana Jezusa są typowymi gestami kapłana z liturgii trydenckiej przed zmianami soborowymi. Jak widzimy, ręka, która dotyka tylko barku, nigdzie dalej, a więc jest to gest błogosławieństwa. A także twarz Pana Jezusa jest troszeczkę wzorowana. Kazimierowski się wzorował na twarzy księdza Sopoćki. Także tutaj został troszeczkę ksiądz Michał błogosławiony, nasz patron, uwieczniony. W czasie II wojny światowej kaplica pozostała otwarta. I również w sowieckim Wilnie ostra brama była otwarta. Niemniej jednak bardzo szybko zniszczono wszystkie symbole polskości. Między innymi tył ostrej bramy, teraz widzimy, to jest zdjęcie z jakiegoś tam roku międzywojnia, czyli jeszcze polski Wilno. Widzimy polski orzeł, on został bardzo szybko skuty, zniszczony. I wszelkie obrazy czy symbole polskości zostały przez Sowietów w Wilnie usuwane. Zresztą Wilno zostało poddane bardzo szybko rusyfikacji, także zaczął obowiązywać język rosyjski znowu. No i wiele, wiele lat. Litwa odzyskuje niepodległość, a 4 września 1993 roku ostrą bramę odwiedza Jan Paweł II. Podczas swojej pielgrzymki na Litwę. Spójrzmy na ostrą bramę dziś. Kaplica niewielka, sklepiona łukami, oświetlona przez 3 duże okna, opatrzone żelazną balustradą. Na tym panonie, czyli tu ten trójkąt, oko, czyli znak opatrzności Bożej, sygnaturka i na nim, tutaj mamy sygnaturkę, to jest ta malutka wieżyczka, i napis: Mater Misericordia, Matko Miłosierdzia, Subtuum Presidium, Confugimus, pod Twoją obronę uciekamy się. Obraz Matki Bożej Miłosierdzia, czyli ostro bramskiej, umieszczony jest na ścianie zewnętrznej, czyli jest wewnątrz, ale wisi na drugiej ścianie, czyli tak jakby na przeciwległej. A tu, po tej stronie, jest wielkie okno. Jeżeli modlimy się przed Matką Bożą, odwrócimy się, to mamy piękny widok na wejście do Starówki. I jeszcze może tylko uzupełnię, że tutaj jest wejście od tej strony i idzie się schodami.
wielu pielgrzymów idzie tymi schodami klęcząc, czyli w sposób szczególny modlitwy. Spójrzmy teraz na sam obraz. I tak, kochani, wygląda obraz bez sukienki. Wizerunek Madonny namalowany na deskach dębowych techniką temperową. Obraz ma wymiary 200 na 165 cm. Proszę sobie wyobrazić, jaki duży. Czyli kiedy wchodzimy do kaplicy, rzeczywiście razem z tymi sukienkami, człowiek się taki malutki czuje. Autor obrazu jest nieznany, ale niektórzy przypisują autorstwo Łukaszowi, autorowi krakowskiemu, który namalował również inne obrazy w tym stylu. Według legendy Matka Boska Marysy Barbary Radziwiłłówny. Bardzo piękna historia. No i rzeczywiście zobaczmy, pierwowzór to flamandzki malarz. Namalował w 1580 roku podobny obraz, czyli artyści się stylizowali, jeden od drugiego tam coś przejmował. Natomiast bardzo ważna rzecz jest, i teraz bym chciał opisać obraz. Może ja sobie tutaj przejdę teraz. Tak jak już mówiliśmy w kościele, obraz przedstawia Matkę Bożą bez dzieciątka Jezus. Jej dłonie są skrzyżowane. Nie jest to gest dłoni złożonych do modlitwy, ale gest człowieka otwartego na działanie Ducha Świętego. To jest starożytny gest skrzyżowanych dłoni, otwartych, jakby dwie łódeczki, czyli taki gest proszący, wyciągający rękę, czyli Maryja otwarta na przyjście Ducha Świętego. Twarz pociągła, zamyślona, która przypomina, oczywiście nie graficznie, ale w znaczeniu, twarz Matki Boskiej Częstochowskiej, czyli wzrok ma smutny, zatroskany, jak to śpiewamy, jakby chciała prosić Cię. Tutaj Matka Boża jest jakby zapatrzona, ale zobaczcie, to o czym wiele razy mówiliśmy na kazaniach maryjnych, wzrok Matki Bożej jest w dół. Co oznacza to spojrzenie w dół? To jest spojrzenie na ziemię. Ziemia po łacinie to humus. Znane to słowo, niektórzy to jedzą. Humus po łacinie to gleba, ziemia. Spojrzenie na humus to humilitas. Myślę, że każdy, kto zna angielski, już wie, że humility to pokora. A więc spojrzenie okiem w dół i w literaturze, i w tradycji, i w modlitwie, jak również i w sztuce chrześcijańskiej, to symbol pokory. A więc Matka Boża opuszczająca spokornie swój wzrok. Ma piękny szal i chustę. Ubrana jest w tunikę czerwoną, a na nią narzucony płaszcz koloru oryginalnie jest to taki ciemnozielony. Co oznaczają te kolory? Czerwień oznacza właśnie w ikonach ogień Ducha Świętego. Duch Święty, który płonie. Również i krew męczeńską. Wiemy czerwony kolor w liturgii. Natomiast na obrazach czerwony kolor oznacza napełnienie Duchem Świętym. Zielony płaszcz oznacza życie. A więc napełnienie Duchem Świętym Maryi, która poczyna życie. Dlatego, kochani, to jest Matka Boża zwiastowania. To jest ta, która wypowiada w pokorze swoje fiat wobec Boga. Dlatego na jej rękach nie ma dzieciątka, bo dzieciątko dopiero się poczyna. I dlatego ta piękna symbolika, że nie ma miejsca, znaczy nie ma dzieciątka, więc jest miejsce dla mnie. Tło jest tutaj coś, co troszkę naśladuje krzyż. Nie wiemy, czy jest to oryginalne, czy tu zostało po prostu obraz uszkodzony i domalowany. Natomiast należy przyjąć, że tło jest złote, złociste. Kolor złoty w ikonografii oznacza chwałę, boskość. I tu również widzimy te promienie. Natomiast proszę zauważyć, dookoła głowy Maryi jest jakby płonący ogień.
Czyli te promienie wypływają z płonącego ognia. Ogień wokół głowy oznacza w tradycji ikon i obrazów napełnienie jej myśli, jej umysłu i jej całego życia boskością. A więc podsumowując, to obraz Matki Bożej w pełni oddanej, gotowej, aby przyjąć Jezusa. Ta, w której poczyna się życie, która płonie ogniem miłości Bożej i która jest całkowicie napełniona Duchem Świętym, oddana Panu Bogu. Przepiękna symbolika. Przepiękna symbolika, którą musimy sobie uświadomić, żeby do końca zrozumieć, o co chodzi w tym obrazie. Tutaj już mamy to wszystko omówione, więc... I tak wygląda Matka Boża dziś z nałożoną na obraz sukienką. Jak widzimy, no ta sukienka zakrywa. W 1671 roku obraz został zasłonięty srebrną, złoconą sukienką. A tu, kochani, widzimy ten półksiężyc, który, przypominam, nie należy do obrazu. A więc wszelkie interpretacje, że Madonna, Matka Boża zdeptała islam, oczywiście to prawda, bo i to biblijny obraz, że Maryja stoi na księżycu, ale to akurat nie jest w tym miejscu tutaj decydujące, bo po prostu to jest jedno z motów. Ktoś takich łask doświadczył od Maryi, że przyniósł jej cały księżyc. I to już pozostało tak. I dwie korony, kochani. Pierwsza i druga. Pierwsza korona jako korona Królowej Niebios, a druga jako korona Królowej Polski. Na tym księżycu napisane jest: dzięki składam Tobie, Matko Boska, za wysłuchanie próśb moich, a proszę Cię, Matko Miłosierdzia, zachowaj mnie nadal w łasce i opiece swojej przy Najświętszej. Wotum z 1849 roku. Tak, kochani, wygląda kaplica w środku. I rzeczywiście tutaj widzimy z przodu ołtarz, na którym odprawiane są codziennie prześwięty w języku polskim i litewskim, i w każdym innym języku, jaka grupa przyjdzie. Jest bardzo ciasno. Zaraz przed ołtarzem są balaski, a więc nie ma tam miejsca praktycznie na żadne obroty, bo tylko tyle, co kapłan się obraca podczas celebracji Adorientem. Nie ma miejsca na nic innego. Nawet nie ma miejsca na ambonkę, czyli jak czyta się przy ostrej bramie, to się trzyma książkę w dłoni. Nie ma miejsca na pulpit. Także bardzo pięknie. Ołtarz, właśnie przyjrzyjmy się. Tak wyglądał ołtarz bardzo dawno temu. Natomiast tak wygląda dzisiaj. Tu widzimy dookoła te kropeczki, to są różne wota. O, zobaczcie. To są wota, serduszka, części ciała, gdzie Matka Boża uzdrowiła. Tam są srebrne nogi, ręce, czego tam nie ma. Natomiast przez wieki po prostu ludzie przynosili bardzo cennym wotum, nie wiem, czy tu mam, nie mam, jest wotum, które przyniósł dla Matki Bożej Józef Piłsudski. I na tym wotum jest napisane: Matko, dzięki Ci za Wilno. Bardzo ciekawe, kochani, pozwólcie, że zrobię króciusieńką odskocznię od marszałka Piłsudskiego. Bardzo ciekawą historią jest historia odzyskania przez franciszkanów naszego konwentu w Wilnie. Był to bardzo ważny klasztor, który utraciliśmy przy każdej właściwie wojnie. Ostatni raz utraciliśmy go właśnie, kiedy Sowieci zajęli Wilno. I franciszkanie zostali wyrzuceni z Wilna. Wszyscy zostali wyrzuceni. Razem z kopią Matki Bożej Ostrogramskiej i z całą grupą Wilniuków ostatni gwardian wileński, ojciec Gerard Domka, dociera do Gdańska, gdzie Wilniuki osiadają. I ta kopia Matki Bożej dociera do klasztoru ojców franciszkanów, z kolei odzyskanego od protestantów po wojnie. I w kaplicy świętej Anny do dzisiaj jest przepiękna kopia Matki Bożej Ostrogramskiej. Zresztą w kościele wariackim jest Matka Boża Ostrogramska, że na Starówce jest kilka kościołów z Ostrogramską. Gdańsk staje się takim ośrodkiem Wilniuków. A wszędzie, gdzie Wilniuki, tam Ostrograma.
Proszę sobie wyobrazić, że do dzisiaj trwa nieprzerwanie nowenna do Matki Bożej Ostrogramskiej Miłosierdzia w klasztorze ojców franciszkanów. Natomiast franciszkanie na Litwę wracają dopiero po przełomie, właśnie do Miednik. I tam przez wiele lat mieszka ojciec Kamil Dolomański, Sybirak, który został zesłany na Syberię i stamtąd uciekł. Powraca do Wilna, już nie zastaje żadnego franciszkanina po latach. Oczywiście nie wolno mu działać, przebiera się w sutannę jako kapłan diecezjalny. Jest prześladowany i osiada w Miednikach. I stamtąd, to jest 40 km, jak powiedziałem, od Wilna, dojeżdża patrzeć, jak ta pozostałości klasztoru i kościoła, zamienione przez Sowietów w archiwum, zniszczone, zalane, zrujnowane, jak to wygląda. Ojciec Kamil zawsze modli się u bram dawnego klasztoru, ale klasztor jest nie do odzyskania. Niestety, nawet po odzyskaniu przez Litwę niepodległości klasztor nie został odzyskany. Został tylko odzyskany nasz kościół. I franciszkanie osiedli w małym domku naprzeciwko głównego wejścia na cmentarz na Rosie. I stamtąd dojeżdżali do kościoła. Modląc się nieustannie po wieczornej mszy, codziennie, obchodząc z różańcem ten klasztor, w którym rezydowała litewsko-ruska mafia. Zamienili z kolei klasztor już w latach 90. na swoje mafijne centra. Nie można było odzyskać klasztoru. Ojciec Kamil umiera, nie doczekawszy odzyskania klasztoru. Kiedy młodzi franciszkanie przychodzą na Litwę, a ojciec Kamil umiera, kiedy jest jego pogrzeb w kościele franciszkańskim, obok tego klasztoru, którego nie odzyskaliśmy, wyjeżdżając na cmentarz, młodzi franciszkanie biorą jego trumnę i trzy razy uderzają w drzwi klasztoru, aby ojciec Kamil z nieba odzyskał klasztor. Rozpoczyna się też codzienna modlitwa różańcowa. Wierni nasi franciszkańscy tercjarze codziennie obchodzą klasztor dookoła z różańcem. I tak przez wiele lat, sprawa beznadziejna, kolejne litewskie rządy, nikt nie umie nic pomóc, Komisji Europejskiej nic. I wreszcie kilka lat temu franciszkanie zrobili ostatni zajazd na Litwie, mianowicie zajęli siłą część klasztoru i już stamtąd nie wyszli. I nagle okazało się, że znaleźli się sprzymierzeńcy i polityczni, klasztor został odzyskany. Dokładnie kilkanaście lat po śmierci ojca Kamila Matka Boża Ostrobramska odzyskuje klasztor wileński. Ojciec prowincjał franciszkański w tym roku zawiesił serduszko u Matki Bożej Ostrobramskiej z tym samym napisem, co marszałek Piłsudski. Matko, dziękujemy za Wilno. Franciszkanie. I tak franciszkanie po wielu latach powrócili do swojej własności. A to już inna historia, że jest tam jeszcze cudowna figura Matki Bożej Brzemiennej, która została przed Sowietami ukryta, zamurowana w ścianie i sama się znalazła. Także same cudowności, kochani, w Wilnie. Ale przejdźmy jeszcze na chwilę do kultu i będziemy kończyć. Otóż, moi drodzy, opieki Matki Bożej, tak jak powiedziałam, to te uroczystości. Szczególny rozwój czci nastąpił po rozbiorach. Wyobraźmy sobie, że modlili się tu Mickiewicz, Słowacki, Kraszewski, Norwid, Lelewe, bardzo wiele postaci. Między innymi organistą w jednym z kościołów wileńskich był Stanisław Moniuszko. Szereg ludzi związanych z polską kulturą, myślą, poezją, prozą i muzyką właśnie związani z Wilnem. Jakbyśmy tak, kochani, pogodzili, daj Boże, żeby nam się udało zrobić pielgrzymkę do Wilna. Jest to moje absolutne marzenie, żeby was tam zabrać. Zobaczycie, że w każdym z kościołów znajdziemy coś, co otwiera nam oczy na historię Rzeczpospolitej. Jest to niezwykle święte miejsce i dla Polaków, i w ogóle dla Kościoła ze względu na miłosierdzie. Spośród dostojników Kościoła modlili się tutaj kardynał Plot, kardynał Wyszyński, święty ojciec Maksymilian. No i, moi kochani, tak jak mówię, po wojnie obraz staje się symbolem tożsamości ludzi z Wilna. Wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej wędruje po wojnie razem z Wilniukami i Kresowianami w różne miejsca. Między innymi tu na zdjęciu widzicie naszą kaplicę Matki Bożej Miłosierdzia w Gdańsku.
Na obczyźnie również mamy i w Kanadzie, w Australii, w Stanach Zjednoczonych. Kaplica Matki Bożej Miłosierdzia znajduje się również w krypcie Bazyliki Watykańskiej w Kaplicy Litewskiej. Tutaj ówczesna pani prezydent Daria Grybauskaite u Matki Bożej Miłosierdzia. No i tutaj jeszcze to dopowiedzenie o wspólnym dziedzictwie. Jest ona główną patronką archidiecezji białostockiej i wileńskiej. Dlatego, tak jak wczoraj wspominałem, i w Białymstoku, i w Wilnie to uroczystość. Ale obchodzi również archidiecezja warmińska, kowieńska, łomżyńska, drobiczyńska i wiele innych miejsc, między innymi Bridgeport. I teraz, kochani, widzimy, że ostra brama łączy wiele narodów, wiele krajów. Zobaczcie, że jak byśmy ją pojechali, to wam pokażę. Medaliony z herbami, korony Polski i Litwy. A więc mamy tradycję wspólną. Piękną tradycją jest również, że przechodząc przez ostrą bramę, mężczyźni ściągają czapki, ludzie się odwracają, żegnają. Jan Paweł II i tu jego słowa: niech Matka, ta co w ostrej świeci bramie, obdarza nas wolnością i prowadzi do wolności moich rodaków Polaków i moich braci Litwinów. Jan Paweł II: w momencie wyboru mojego na stolicę Piotrową pomyślałam o Matce Najświętszej z ostrej bramy. Niedługo po tym, jak niezbadanym wyrokiem Bożym zostałem wybrany na stolicę Piotrową, udałem się do litewskiej kaplicy Matki Miłosierdzia w podziemiach Bazyliki Watykańskiej i tam u stóp Najświętszej Dziewicy modliłem się za nas wszystkich. A więc widzimy tutaj jeszcze historia marszałka Piłsudskiego, też bardzo ciekawa, który był wielkim czcicielem Pani z ostrej bramy. Jak wiemy, marszałek zmieniał wiarę ze względu na drugą żonę, odszedł od wiary katolickiej, a mimo to pozostał wierny Pani Ostrobramskiej, każąc sobie między innymi modlić się i tak samo dla swoich córek kupował obrazy. I tak samo, kiedy umarł, do trumny marszałka włożono sygnet z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej. A więc kończymy nasze spotkanie właśnie tą modlitwą Subtuum Presidium Confugimus, czyli pod Twoją obroną. Ale myślę, że zakończmy nasze spotkanie dzisiejsze maryjne i nasze piękne dni ostrobramskie apelem jasnogórskim, polecając nas samych, naszą ojczyznę, te wszystkie sprawy bezpieczeństwa, pokoju Polski, ale i również wiemy, że kryzys dotyka właśnie i Litwy, i Łotwy, prosząc w tych wszystkich intencjach Matkę Najświętszą. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Błogosławi za przyczyną Matki Najświętszej Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Z całego serca dziękuję wszystkim za uwagę i dziękuję za to, że byliście w te dni ostrobramskie tutaj z nami. Kochani, jeżeli ktoś byłby zainteresowany zakupem takiego obrazu, jaki mamy w kościele w tej chwili, dzisiaj przyszedł, to proszę na Facebooku, na moim profilu kliknąć, tam jest o stronach, gdzie można sobie zamówić. To są obrazy oryginalne z Wilna. Lub proszę o kontakt, chętnie pomogę. Szczęść Boże.